Politechnikę łódzką ukończyłem w 2015 roku. Studiowałem biotechnologię. Moją specjalizacją jest technologia fermentacji. Nawet od dzieciństwa muszę się przyznać, fermentacja była czymś, co bardzo, bardzo mnie interesowało. Jakoś w tym kierunku moje życie zawsze zmierzało, żeby produkować napoje fermentowane. Na drugim roku studiów miałem wykłady z profesorem Ambroziakiem odnośnie piwowarstwa. To był bardzo dobry wykładowca, dobry profesor, który potrafił bardzo zainteresować sposobem przekazywania wiedzy studentów i zaszczepić w nich jakąś tam pasję. Chciałem odbyć praktyki studenckie na drugim roku studiów w jakimś browarze. Bardzo ciężko było w ogóle się dodzwonić do browarów. Jeżeli udawało mi się już skontaktować z ciałem kadry, to mówili, że nie przyjmują studentów, więc kupiłem garnek taki 40-litrowy, kilka wiaderek plastikowych i zrobiłem sobie taką mały browar domowy założyłem i to właśnie było takim kamieniem milowym w mojej karierze piwowara. Stało się to moją pasją. Zawdzięczam Politechnice pracę teraz, tak? Bo znalazłem się tutaj teraz w browarze jako główny piwowar.